Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Bartul, to jest 33. odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Moi drodzy, troszkę sobie tutaj podrasowałem naszą postać. Mamy zestaw starszej krwi, buty, rękawice i spodnie. Nawet tutaj zdaje się, że rękawice zwiększają maksymalny udźwig Geralta o 15, więc mamy 265. Karę miecz 52-61, jak widzicie, jeszcze tutaj mamy jeden slot na runę i Adendate 51-56, też jeszcze tutaj jest jedno miejsce na runę. Trofeum, Drauga, zbroja plus 5, żywotność 55. Co jeszcze? No i zbroja Drauga, tutaj sobie wzmocniłem stalową płytą, wranie, wzmocnienie pancerza i krasnoludzkie wzmocnienie, takie oto parametry. Wracamy do tematu zadań. Zjazd czarodziejów, zabójcy królów sprzed stuleci. W poprzednim odcinku wykonaliśmy Nie ma mocnych, Lochmuen, zaszyfrowany manuskrypt i zlecenie na gargulce. Myślę, że sobie weźmy to zadanie, wejdź na obrady, czyli zjazd czarodziejów. Moi drodzy, powolutku, powolutku zmierzamy do końca gry. Ja już się troszkę przygotowałem tutaj na ostatnią walkę z Leto. Tylko, moi drodzy, brakuje nam rudy, srebra. Przez to nie możemy sobie stworzyć bardzo fajnej broni. Zerikan Termeint. Przepraszam, jeśli źle przeczytałem, ale ta broń chyba jest najmocniejsza w grze. Nie mamy po prostu 16 sztabek rudy srebra. Mamy chyba ich tylko 7, niestety. Dobra, czekajcie, źle poszedłem, wróć. Myślałem, że tam będzie przejście w prawo. W lewo, w lewo, w prawo, w prawo. Natalis? Aha, jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Może u niego kupimy schemat. Schemat, który pozwoli nam na produkcję rudy srebra. Nie wiem, czy w ogóle jest taki schemat, bo. No, gość tutaj nie ma, niestety. Chyba, że możemy kupić od niego rudę srebra. Ale też nie widzę, kurczę. Mamy 300 kasy. Wciąż trudno uwierzyć. To przecież. Chcesz coś kupić? No, tutaj nie ma nic. Dobra, nie Nie się przedłużajmy. czemu dziwić. Frakcje pożarły Jeszcze, się i Kaciu, tu jeszcze potrzeby jest. były Pozdrawiam. Witaj. Pamiętam cię stale. Jesteś spragniony? A, oni tylko mają do sprzedaży jakieś rupiecie. A więc w naszym gronie nie zabrakło nawet. Będziemy świadkami wielkiego wydarzenia. W takim razie nie zwlekajmy. Wchodzimy. Teraz albo nigdy. Troszkę żałuję, że nie gramy na tym wyższym poziomie trudności. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baronii. Nie może tak być, Janie Natalis. Temeria stoi między Nilfgardem a północą. Potrzebna jest nam silna i zjednoczona. Wasza wysokość, jest to i moim życzeniem, ale wraz ze śmiercią Foltesta pękło serce całego kraju. Doniesiono mi, że Anaisla Valette znajduje się w rękach czarodzieja Detmolda. Najwyraźniej nie doniesiono ci jednak, Radowidzie, o jatce, do której doszło dzisiaj w obozie Kedwen. Jeśli dziecko żyje, wciąż jest nadzieja. Waszym obowiązkiem jest również odnalezienie Vernona Rocha. Jest podejrzane o zamordowanie króla Henselta podczas jego triumfu w Verden. Jako temerski żołnierz pozostaje pod waszą jurysdykcją, Natalis. Vernon Roche zniknął razem ze swoim oddziałem kilka dni po oblężeniu twierdzy La Valette. Jeśli pojawi się znowu w Temerii, zostanie uwięziony i osądzony. Otóż zebranie trwa.
Ale trzeba przyznać, że ta grafika w tym Wiedźminie 2 po tylu latach nadal jest piękna. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem Kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Shila de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Triss Merigold! Jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w Kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Shila de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej Rady i Kapituły. Shila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Rycerze Czerwonej Róży? Shila de Tancarville, dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w Kapitule. Aresztujcie ją. Ciekawe, czy się będzie bronić. Nie znacie całej prawdy. Merigold nie wie, co mówi. Kurwa, smok. No i drodzy, z tym smokiem będziemy walczyć. Piękne, gadzisko. No i wszyscy padli jak muchy. O, tak przypuszczałem, że tutaj się coś wydarzy. Shila by tak łatwo się nie dała skuć. My, moi drodzy, zapolujemy teraz na smoka. O, lera, już wszystko zapalił. Także nie ma ucieczki stąd. Geralt! Jesteśmy w pułapce! Magia tu nie działa, nie wyciągnę nas! Musisz dopaść Shilę! Pokonaj smoczycę. Okej, okej. Dobra. Wejdziemy w dobrym kierunku. Zawróć, póki jeszcze możesz być mnie. Fak się. Nie powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. To się jeszcze okaże. Czekajcie. O cholera. Ja sobie wezmę Queena już. Jeżeli będę musiała, zabiję. O kurwa. Uwaga, smok, smok. Ale nie możemy save'a zrobić. Jak ci się podoba mój smok? Cholera. Trochę kuźwa życia straciłem. Niedobrze. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie.
Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże, bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lavaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Ja się jeszcze okażę, starucho. Żegnaj. To jest nie tak, Diament. Ktoś podmienił Diament. Maskadę! Roderwie mnie! Zejmij go! Uratowałeś mnie. O. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. Okej, okay, uratowaliśmy Szwedę Tankerville, otrzymaliśmy osiągnięcie sesji tego gadu. O kuźwa! Cholera. No wszystko wredne. Shit. Mam dobry miecz. No a gdzie teraz? Moment, gdzie my mamy teraz wejść? Aha, na górę. Okej, okay, dobra. Gdzie to smoczysko? Chodź za tatusia. Rusz się. Ale słabiutki. Dostałem ogniem. Dobra, po nim. Po smoczku. Za dobry mamy sprzęt. Brawo, Wiedźmin. Piękne to było. O kurwa, zły przycisk. Po nas. Auć. A było tak pięknie. Wróć.
Gadzisko srebrne. O cholera. Co, kogoś złapał? Nie. Za brwi. O kurwa. Oh shit. To chyba po smoczku, co? Brawo, udało się. Zabij smoka. Zabijemy go, co? On się męczy i tak by nie przeżył. Więc o co chodzi? Przynajmniej się nie męczy, nie? Dwa osiągnięcia wpadły na Steamie. Spis czarodziejek loży. Spis kurew, które pomożesz nam znaleźć. Spis kurew? A fuj. Co to za mak? Lok młyn zamknięte, proszę. Został nam epilog. Pytanie tylko, jak tam wejdziemy teraz? Z powrotem. A, wiedźmin sobie poradzi. Triss nam pomoże. Jesteś cały? Mniej więcej. A smok? Musiałem go zabić, niestety. Niestety? Smok został zniewolony magią Filipy. Gdybym zostawił go przy życiu, zapewne usłyszelibyśmy nieraz o skrzydlatej śmierci spadającej na wrogów loży. Zginęłoby wielu ludzi, ale zanim czarodziejki złamały wolę tego stworzenia, było szlachetne i piękne. Jestem po prostu potwornie zmęczony wybieraniem mniejszego zła. Chodźmy stąd. Leto pewnie zdążył uciec. On czeka na ciebie. Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. Jak to czeka? Skąd wiesz? Po ataku smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filipy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobiła mu krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczyków, Leto. Co tu się wydarzyło podczas mojej nieobecności? Wszyscy królowie mieli znacznie więcej zbrojnych, niż przystało na pokojowe obrady. Podczas ewakuacji doszło do paru incydentów. Kedweńczycy ścieli się z Temerczykami.
Zakonnicy zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Ich powołanie zapobiegło jeszcze większemu przelewowi krwi. Ale czy przetrwają? Trudno powiedzieć. Ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Czarodzieje są częścią tego świata, czy to się komuś podoba, czy nie. Muszą mieć swoje prawa, swoje miejsce. I kolejna loża. Ej, co to się kurwa tu dzieje? Coś się doczytuje, dobra. Czyżby to już finałowa walka z Leto? Ostatnie zadanie? O tak. Zjazd czarodziejów, wejście smoka. To mamy wykonane. Ej, co to tyle w drugim akcie zadań zostało? Poczekaj na rozwój wydarzeń. Powracające wspomnienia sprzed stuleci, zapiski nie zostały sprzedane, zachowaj je na przyszłość. O kurde. No ten, wiem, to zadanie niestety ominęliśmy. Znaczy, o, czekajcie, bo mamy 31 poziom. Co by tu można rzucić? Wigor plus 1, o. Będziemy mieć 4 paski wigoru. O cholera, Roż. Vernon Roż! Odejdź od dziecka! Królewska krew! Temerska! Za dobra dla was, psie syny! Jesteś banitą, poszukuje cię cała północ! Oddaj Anais dobrowolnie, to może królowie okażą łaskę! Pluję na kedweńską łaskę! Roż! Triss! To córka Foltesta! Nie pozwól jej zabrać! Dość tego! Brać ich! Dobra, walczymy. Kurczę, byk, to jeszcze mało. Weźmy Arda. Triss, osłuchaj się, bo cię... Dobra. Nie udało mi się dostać Detmolda. Zostawiłeś mnie, Geralt. Musiałem ratować Triss. Ilfgardczycy oszukali nas wszystkich. O czym ty mówisz? To oni ją pojmali. Cesarz wysłał królobójców. Loża czarodziejek to był wabik. Chcieli rozpętać chaos na północy. Temeria przepadnie. Baronowie rozszarpią ją na kawałki. Nie przepadnie. Wciąż może się zjednoczyć. Zabierz dziecko. Daleko stąd, daleko od dworów, królów, wojny. Któregoś dnia upomni się o swoje dziedzictwo. A ty, Geralt? Idę po królobójcę. Dotrzymujesz słowa. Teraz to już sprawa osobista. Bywaj, Biały Wilku. Obyśmy spotkali się w lepszych czasach. Bywaj, Roż. W trzeciej części Wiedźmina 3 Dziki Gon. Moi drodzy, udało mi się, znaczy, to już pewnie wiecie, ale ma prawdopodobnie powstać kolejny DLC do Wiedźmina 3. A co z Jorvetem? Wyznaczono kolejną, jeszcze większą nagrodę za jego głowę. Oddziały specjalne do polowań na wiewiórki mają dostać spore dofinansowanie. Rada i Kapituła oddelegują kilku czarodziejów do tego zadania. Jorvet stał się wrogiem publicznym numer 1. Nie spoczną, dopóki go nie dostaną. Moi drodzy, chyba sobie tutaj skończymy ten odcinek. Nie wiem, czy czasem walkę z Letą nie zostawimy na kolejny materiał. Tak mi się coś wydaje. Czekajcie, sobie aktywuję to zadanie Zabójca Królów. Więc myślę, że ten odcinek sobie tutaj skończymy. 25 minut to też nie jest krótko.
Finałowy odcinek może być też krótki, bo ta walka może trwać 2-3 minuty, 5 maksymalnie. No ale chciałbym sobie to podzielić. Więc tutaj sobie skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że film się wam podobał, że dotrwaliście do samego końca. A ja wam dziękuję za wszystkie łapki, które zostawiacie i wszystkie suby, które się pojawiają na kanale. Trzymajcie się ciepło, hej!